Agnieszka Osiecka, okularnicy. Co się z nimi stało? Maciej Wojtyszko. Ja uważam, że Agnieszka miała dużo piosenek, które były piosenkami bardzo popularnymi i należącymi do zawsze zielonych standardów, ale miała też pewną ilość tekstów, ogólnie rzecz biorąc, z większymi ambicjami intelektualnymi, zwłaszcza na początku w STS-ie. Ale nie tylko, to znaczy to jest bardzo trudno powiedzieć jednym słowem, z czym się kojarzą teksty Osieckiej, bo po prostu jak u każdego prawdziwego, autentycznego poety, a Osiecka taka była, chyba najważniejsze było zawsze poszukiwanie nienazwanego, poszukiwanie czegoś metafizycznego. I jeśli ją za coś cenimy, to za to, że właściwie zawsze to poszukiwanie nienazwanego było w jej poezji, w jej piosenkach bardzo istotne. Wtedy Osiecka, mnie przynajmniej, wydawała się raczej autorką popkultury. W przeciwieństwie na przykład do Kofty, Młynarskiego, czyli tych autorów społeczno-politycznych, Osiecka wydawała się być autorką, która pisała dla wszystkich. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Małgośka, czy żeby te niektóre bardzo wpadające w ucho i zresztą wspaniałe piosenki Osiecki były pisane dla wybranych. Myślę, że ona sama by się źle czuła, gdyby ktoś jej powiedział, że tworzy dla wybranej grupy. Natomiast no tak się dziwnie składa, że to, co wczoraj było normą dla przeciętnych, wrażliwych ludzi, teraz zaczyna być elitarne. Ale to chyba nie było tak, że Agnieszka na przykład miała taki cel, że pisze dla intelektualistów, a inni to mnie nie interesują. No potem niestety weszła fala pewnego prymitywizmu, który nam wciąż towarzyszy i to nagle wywindowało te teksty Osieckiej tak wysoko, ale tak jak ja pamiętam ten czas, to Osiecka była twórcą środka, w tym najlepszym znaczeniu oczywiście. Pytamy w dzisiejszej audycji o to, gdzie się podzieli ci słynni okularnicy. Gdzie się podzieli? Pokolenie STS-u no, troszeczkę się zamieniło w dziadków, podstarzałych tatusiów. Pokolenie STS-u, no chcąc nie chcąc, musi odchodzić, ale pokolenie STS-u też jest w pewnym odwrocie z tego powodu, że ta hierarchia wartości, która tym ludziom przyświecała, to znaczy, tak jak ja to pamiętam, to była bardzo pozytywistyczna grupa, to pokolenie STS-u. Przecież jedna z ich piosenek, Mnie nie jest wszystko jedno, to wszystko miało taki program robić coś w sytuacji, która nie jest łatwa, bo lepiej, żeby coś zależało od nas. Wszystko jedno co. Natomiast co się z tymi ludźmi stało? Ja myślę, że oni są, ale no strasznie to jest bolesne pytanie, ponieważ młody i gniewny kapitalizm przewartościował hierarchię wartości i myślę, że troszeczkę ta hierarchia się popsuła. Nazywam się Marla Rodowicz. Jak pani wspomina publiczność z lat 70., 80. i obecną, tych, którzy słuchali piosenek do tekstów Agnieszki Osieckiej? Ta publiczność się skurczyła teraz, w tych czasach. No, dużo by opowiadać i z różnych powodów na pewno. Myślę, że dalej, nawet jestem przekonana, że dalej jest ogromna ilość słuchaczy wrażliwych na tekst, wrażliwych na słowo. Oni się troszkę pogubili, myślę, ci ludzie, ponieważ po pierwsze jest bardzo mało dobrych piosenek, mówię o tekstach w tej chwili, bo mamy świetnych wokalistów, mamy dobre muzyki często, ale poziom tekstów bardzo spadł. A to dlatego, że kiedyś piosenką zajmowali się ludzie z najwyższej półki, bo też ci decydenci robili jakieś tam sito i kultura nawet masowa była na wysokim poziomie. Teraz nikomu na tym nie zależy, co nie znaczy, że nie ma słuchaczy, bo jestem pewna, że ludzie są tacy sami. Może się trochę, tak jak powiedziałem, pogubili, bo jest kapitalizm, bo się wszyscy spieszą, chcą robić kariery, myślą jak zrobić pieniądze, no jest po prostu na pewno życie trudniejsze, na pewno. To nie znaczy, że ludzie stracili wrażliwość. To byli na pewno zwykli ludzie, dlatego że przynajmniej te piosenki, które ja śpiewałam, Agnieszki, ja zawsze miałam szeroką bardzo publiczność i tą bardzo taką wyrobioną, która mnie ceniła za różne rzeczy, między innymi za teksty, ale również to trafiło. Agnieszka to często podkreślała, że dzięki mnie te teksty nie były tekstami śpiewanymi po klubach, czyli dla małej widowni, tylko one
trafiły pod strzechy. To się stały hity takie ogromne, ogólnopolskie. W związku z tym okazało się, że jest słuchacz, tylko musi dostać dobry produkt. Teksty Agnieszki to przede wszystkim poezja. Poza tym Agnieszka była fantastycznym rzemieślnikiem, czyli potrafiła napisać piosenkę tak jak nikt. I tak jak nikt, bardzo szybko. Wynikało to właśnie z jej rzemiosła, z jej ogromnych umiejętności. Agnieszka miała ogromnie dużo zalet, bo tak, była świetnie wykształconą kobietą, a poza tym była wszechstronnie też taka rozbudzona i wykształcona, więc to dawało jej horyzonty. Miała wrażliwą duszę poetki. No więc te teksty były ulotne, jednocześnie miały głębie, były wzruszające, a przy okazji umiała napisać piosenkę. Wiedziała, co to jest piosenka, że to nie może trwać wiecznie, w sensie długości jakiegoś wiersza, że to musi być zrozumiałe. To była prostota, to też była cecha Agnieszki. Była obserwatorem świetnym i potrafiła pisać takie teksty obyczajowe. Była inteligentną osobą poza tym, więc to wszystko w połączeniu w jednej osobie dawało to, co dawało. Państwa, dziś wieczór, dokładnie w piątą rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej, rozmawiamy o jej piosenkach, a przede wszystkim o jej publiczności, o tym, co się, gdzie się podziało to środowisko, dla którego piosenki Osieckiej były, czy też zrobiły się takie ważne. Naszymi gośćmi dziś w studiu są pan Jerzy Markuszewski, reżyser, współtwórca STS-u. Ja może rozszyfruję ten skrót naszych wypadek, zważywszy, że słuchają nas pewnie także bardzo młodzi słuchacze, Studencki Teatr Satyryków, bardzo ważne przedsięwzięcie na przełomie od 50. i 60. I pan Krzysztof Knitel, kompozytor. Witam panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomnę jeszcze, że na państwa opinię czekam pod warszawskim numerem telefonu 333-333, kierunkowy do Warszawy 0, prefiks 22, a także czekam na listy internetowe, adres klub@radio.com.pl. Może zacznijmy od tego. Panie Jerzy, jaka publiczność przychodziła do STS-u? Co to byli za ludzie? Czy to była wyrazista grupa jakaś, pana zdaniem? To była grupa bardzo wyrazista i bardzo określona. Byli to najwyższa inteligencja miasta Warszawy. I szczerze mówiąc, premiery w STS-ie to było coś szalenie prestiżowego. To znaczy, jeżeli kogoś żeśmy zapraszali, to znaczy wskazywaliśmy na to, że ten człowiek jest po naszej stronie. I może tu przypomnę pięciolecie STS-u, kiedy w komitecie organizacyjnym tego pięciolecia zasiadali Antoni Słonimski, Leszek Kołakowski i jak powiedział jeden z nich, zabrakło tylko ministra, znaczy są tylko ciasteczka od Galińskiego, ponieważ wtedy był ministrem Galiński pan. To od razu pokazuje, że pojęcie po naszej stronie dotyczyło nie podziału politycznego, tylko podziału klasy, tak? Myślenia, jak to było? Ja myślę, że raczej podziału politycznego, ponieważ STS był utopiony w polityce w odróżnieniu od wielu innych teatrów studenckich, bo nie byliśmy jedyni. Było bardzo wiele wtedy teatrów. I trzeba powiedzieć, że był bardzo znany teatr Bim Bom z Wybrzeża, tak, który na różnych konkursach nas lał, ponieważ, tak, oczywiście, ponieważ oni zastosowali pewien chwyt, ich walka z władzą polegała na tym, że wprowadzili pewien kanon estetyczny, czyli opierali się na ładnych dziewczynach, bardzo ciekawych, plastycznych rozwiązaniach, podczas kiedy my w STS-ie ciągle stawialiśmy na słowo i na atakowanie bezpośrednie publiczności. No, ładne dziewczyny też były. Ale to w drugim okresie, kiedy zaczęliśmy uciekać od cenzury i postanowiliśmy parodiować rewie. Wtedy żeśmy zaprosili do STS-u piękne dziewczyny. Maciej Wojtyszko, mówiąc o STS-ie, użył takiego określenia, które mnie trochę zadziwiło, że to byli tacy pozytywiści w gruncie rzeczy. Zadziwiło mnie dlatego, że po śmierci Agnieszki Osieckiej Maria Janion miała powiedzieć, ja to znalazłem w internecie,
więc względu na specyfikę tego medium nie gwarantuje stuprocentowo wiarygodności cytatu, że Osiecka była ostatnim romantykiem w poezji polskiej. To pozytywiści czy romantycy? Jak to? To było bardzo pomieszane, ale skłaniałbym się do tego, co powiedział Wojtyszko. Myśmy byli pozytywiści, myśmy chcieli zmienić kraj. Zmienić w zasadzie to, co się stało w 89 roku, to było naszym marzeniem, czyli po prostu wykończyć komunistów w Polsce. Na tym tle teksty Agnieszki Osieckiej są o tyle, nie wiem, może uległy pewnej ewolucji, bo jednak no, ja zacząłem słuchać świadomie jej tekstów, wiedząc już, że to jest Osiecka. No, fakt, że byłem też tym czytelnikiem jej książeczki Wzór na diabelski ogon, taka była książka dla dzieci, to z mojego dzieciństwa jest książka. Zacząłem jej słuchać w latach 70. i wtedy takie, no chociażby Małgośka, którą przypomnieliśmy tutaj prawie w całości, jest piosenką, która jest poza tematyką polityczną. Tak, ponieważ Agnieszka była pierwszą osobą z STS-u, która przebiła się do środków masowego przekazu, na czym jej bardzo zależało. Natomiast w STS-ie była podporządkowana programowi STS-u. Była wspaniałym współpracownikiem, ponieważ mogła napisać każdy kawałek do wykonania. Można jej było powiedzieć, że tak się ma zacząć i tak się ma skończyć. Także była bardzo użytecznym twórcą. Potrafiłby pan podać tytuł piosenki, która tak została na tak precyzyjne zamówienie napisane? Proszę pana, prawie wszystkie, które były w STS-ie, zatem mogę gwarantować. Natomiast jeżeli chodzi o jej takie zaangażowanie się obywatelskie, polegało to na tym, że Ziemek Fedecki, który był w Radzie Artystycznej naszego teatru, wymyślił taki, tak to określił, poezja obywatelska. Nazwał to nawet liryką obywatelską. I wtedy pojawiły się w STS-ie piosenki Osieckiej na tej jak gdyby formule zbudowane. Czyli to Kochankowie z ulicy Kamiennej, takie rzeczy? No tak, oczywiście. Poza tym, jeżeli chodzi o okularników, o których pan pyta, to nie wiem, czy pan wie, że tam był problem z cenzurą, że była inna puenta i tą puentę nową napisali wszyscy, bo było zebranie, bo myśmy mimo upadku komunizmu ciągle się zbierali. Myśmy mieli zebrania takie na temat naszych przedstawień i na początku było, że w dalekim jakimś mieście zarabiają 1200 itp. itd. No i cenzura zaprotestowała, że to za mało. Wobec tego koledzy jej poradzili. Odpowiednik 1200 zł dzisiaj, rozumiem. I koledzy zastanawiali się nad tym, poradzili jej, że potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. Wydawało nam się dowcipniejsze, że trudno wyżyć za 2000 niż za 1200, ale cenzura tego nie chwyciła i to przeszło. Panie Krzysztofie, pan się zetknął, pamięta pan, kiedy się pan zetknął z piosenkami Osieckiej, rozumiem? Tak, na przedstawieniach STS-u. Ja należałem do tych, którzy tam usiłowali się wbić, bo ja nie byłem zapraszany, nikt mnie nie znał. I byłem wśród tej takiej wielkiej grupy młodych ludzi, którzy usiłowali na te przedstawienia się dostać i wszystko robili, żeby zdobyć jakiś bilet, żeby no, w ten niezwykły tłok i tą cudowną atmosferę chociaż chwilę tam pobyć, poczuć to. No i to tak się zetknąłem. Nie znałem Agnieszki Osieckiej osobiście. To no, trochę starsze pokolenie od mojego. Ja właściwie jestem z pokoleniem Maćka Wojtyszki, Magdy Umero, tak między nimi jestem mniej więcej. No i my robiliśmy inny kabaret z Magdą, robiliśmy przedstawienia z Januszem Weissem, Andrzejem Wojciechowskim w Stodole. I to były, a potem z Maćkiem Wojtyszką również.
I to rzeczywiście były trochę inne przedstawienia. Choć Telefon Zaufania przypominał mi przedstawienia STS-u, był też taki zaangażowany politycznie. To było tuż przed wypadkami w grudniu i przed odejściem Gomułki i pojawieniem się Gierka na scenie politycznej. No zresztą, jeżeli ja dobrze się orientuję, to w teatrach studenckich lat 70. już, to ten model STS-u dominował nad modelem Bim-Bomu. Znaczy to zaangażowanie polityczne w teatr... Bim-Bom po prostu się rozpadł. Mhm. Ale to mówię, to o tradycji pewnie, o pewnym pomyśle. No. Ich po prostu oni przez to, że nie mieli takiej więzi ideowej, politycznej jak u nas, bo to była karna kolonia STS. Tam po prostu krwawą ręką rządziłem tym teatrem jako reżyser. Agnieszka Osiecka w STS-ie nie była tak zwanym człowiekiem od głównych tekstów naszych, tylko od upiększania. To znaczy, że jej piosenki traktowane były jako pewien rodzaj przerywnika, co się po jakimś czasie skończyło, ponieważ ona napisała szereg piosenek, które kazały ją traktować serio. Na przykład napisała Grup Nieznanego Inteligenta, jedna z piękniejszych piosenek w STS-ie, która przepadła, ponieważ była to piosenka o bardzo wysokim ciężarze intelektualnym. Ja bym chciał zapytać, bo tutaj zaczęły się pojawiać właśnie taki, pojawił się ten ton popularności. Pan mówił wcześniej, że Osiecki zależało na przybiciu się do tego szerszego odbiorcy niż ten STS-owy. Ja czasem tak jak myślę o jej tekstach, to przeczuwam, bo tutaj nie mam pewności, dlatego o to pytam, że w niektórych tekstach jest taki podwójny adresat, to jest takie w ogóle podwójne szyfrowanie, bo na przykład jest taka piosenka W żółtych płomieniach liści. Ja od dłuższego czasu słyszę opowieść i chciałem, żeby może panowie mi ją zweryfikowali, że podobno jest to tekst, który w gruncie rzeczy w tej zaszyfrowanej wersji jest reakcją Osiecki na wydarzenia marca 1968 roku, na wyjazdy w 1968 roku. Nie sądzę. Legenda jednak? To myślę legenda. Aha, ale to też pokazuje taką potrzebę, żeby... Bo ja to słyszałem z paru źródeł jako taki... Być może sposób na dowartościowanie tego tekstu, być może w jakiejś mierze. Ja mam niewiele do powiedzenia na temat jej tekstów, które pojawiały się już potem coraz bardziej masowo poza STS-em. Mhm. Ja mogę tylko mówić o tym, jaką funkcję ona spełniała w STS-ie. Mhm. Była to funkcja użytkowa, że tak powiem. I nie przywiązywaliśmy do tego nadmiernej wagi, chociaż jej piosenki bardzo nam się podobały. Ona wtedy bardzo blisko współpracowała z Andrzejem Jareckim, z Ziemowitem Fedeckim, którzy katowali ją, jeżeli chodzi o wersyfikację, o właściwe rymy, bo STS to był rodzaj takiej właściwie ponurej szkoły. Ja nie wiem, dlaczego teraz wszyscy moi koledzy wspominają to z przyjemnością, ja sam też. Ale była to ponura szkoła. Tak, pana metafory są zaskakujące. Ponura szkoła, wcześniej była kolonia karna, jakoś tak rzeczywiście. Coś takiego było w tym, na przykład był zakaz podrywania dziewcząt, które zostały przyjęte do STS-u. I przestrzegane, rozumiem. No pewnie, oczywiście. To z tym, że można było się wrzenić lub być poważnym narzeczonym. A nie wolno było po prostu podskubywać, o tak bym powiedział. Jej pierwsza piosenka, która zrobiła karierę w masowych środkach przekazu, wtedy w radio, bo nie było telewizji, wobec tego, to było Nie ma kwiatów dla Marianny. Był taki szlagier jej.